Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Forager, czyli w Siloso Combine. Moi drodzy, już mamy wersję 8.1. Twórca na bieżąco cały czas usprawnia, poprawia błędy, więc niektóre z rzeczy, które się wydarzały i opowiadałem wam o nich w poprzednim materiale, być może już teraz przestaną się pojawiać. Więc mamy wersję beta 8.1 i jeszcze raz wyjaśnię, to jest zamknięta beta. Klucz jest udostępniany przez twórcę, bo to jest jedna osoba, która robi tę grę też, tak by the way, w formie właśnie zamkniętej bety, tak? Czyli bezpośrednio link dostaje się, no pewnie ci, którzy tworzą na YouTubie, czy jacyś wspierający grę na Patreonie, to dostają po prostu te linki i mogą sobie grać. I to nie jest okrojona wersja, to nie jest demo. W demo możecie sobie zagrać za free na itch.io, jeżeli znajdziecie, no może podlinkuję to w końcu, bo może warto byłoby to zrobić. A jeśli nie, to na itch.io łatwo znajdziecie. Demo ma ograniczenia co do liczby wysp i do 10 poziomu. Beta natomiast nie ma żadnych ograniczeń, więc mogę grać tyle, ile fabryka dała, tak? No ale, mamy też coś takiego tutaj jak extras. I na przykład tutaj mamy jakieś różne dodatki w zależności od tego, ile achievementów zdobędziemy. To są różne takie tutaj rzeczy, nie wszystkie są jeszcze gotowe. I jest też, zobaczcie, roadmap, czyli wiemy, że na początku postara się twórca wydać podstawową grę. Potem będzie usprawniał farm life, czyli pewnie będą jakieś możliwości, pewnie będziemy mieli więcej zwierzaków, tymi zwierzakami będziemy mogli się bardziej jakoś zajmować, a potem combat update, czyli pewnie więcej przeciwników, może jakieś rajdy czy coś w tym stylu, tak? Więc widzę, że twórca ma plany na przyszłość, co jest fajne, a tymczasem my lecimy dalej z naszą tutaj grą, którą zostawiliśmy ostatnio. Zostawiamy tam ten pierwszy save, bo ten być może save będzie teraz, dzięki temu save'owi, który mam tutaj, może nie będzie takich błędów, jakie tam były. Miejmy nadzieję, zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie, będę was na pewno jakby informował, czy faktycznie wszystko gra i buczy. A tymczasem, o, tutaj dwa Stefany wyskoczyły, to już po nich. Zbieramy też kwiatka. Przepraszam bardzo, jakaś chrypa mnie dzisiaj męczy. Dobrze, moi drodzy, a zatem tutaj zagadka nie była trudna, wystarczy policzyć kropki, tak? O, tu jest, kurczę, fajna rzecz, trzeba ją zebrać. Czyli policzyć trzeba kropki i po kolei wciskać te pilarsy, tak? Czyli tak, znaczy w sumie i kropki, albo i kreski nawet, tak? W sumie nawet mi się wydaje, że bardziej kreski, ponieważ tutaj mamy jedną kreskę. Tutaj mamy trzy kreski, a tam jest trzy kreski w sumie. Wydaje mi się, że to powinno być drugie. To jest trzecie, a to jest czwarte. Tak jest. I mamy dostęp... O, jeszcze się zniszczyło drzewko. I mamy, moi drodzy, dostęp do kolejnej skrzyni. Tylko cały czas mój inwentarz jest cały czas pełny i to mnie, kurczę, martwi bardzo mocno. No trzeba koniecznie zbudować... Gin. Ty gin. Trzeba koniecznie zbudować ten vault. A do niego wymaga, on wymaga bardzo dużo niestety, jak już wiecie, tej. Łooo, zapomniałem jeść. No tak. Bardzo dużo wymaga od nas... czego? Dawaj to jajko. Stali. Dobra, zobaczmy, jak ta stal. W ogóle tutaj mam dwie sztuki stali, potrzebujemy ich na pewno więcej. Steel. A no właśnie, sami zobaczcie, mogę tylko jeden zrobić, ponieważ już mi się skończyły. Żelazo mi się skończyło. Maxa mogę wygenerować, okej, okay, a tu będziemy zacząć, tu będziemy tworzyć za to znowu węgiel. O. I w ten sposób może uda się w miarę szybko ogarnąć tę stal. A ja dalej idę oczywiście pobierać surowce. A i teraz rzeczywiście w update'cie też wyczytałem, że więcej z krowy wypada skór. I teraz rzeczywiście z takiej krowy wypadły dwie skóry, nie jedna. Także to jest taka mała zmiana. Zbieram kwiatki, bo kwiatki w sumie się mogą przydać tak czy siak w przyszłości. Dobra, cały czas mój inwentarz jest pełny, także tu jest ten problem. No i właśnie, widziałem też, czytałem sobie, o, 10 level, świetnie. Czytałem sobie roadmap tak zwany, dodatkowy jeszcze roadmap, czyli twórca udostępnia informacje, jakie rzeczy, jakie feature'y, to tak publicznie, udostępnia, jakie feature'y będzie chciał wprowadzić i na czym będzie się chciał skupić, co będzie dodawane do gry. Między innymi będzie to rzeczywiście coś w stylu jakiś chodnik i tam było to opisane właśnie w ten sposób, że ten chodnik też ma przede wszystkim przyspieszać też postać może i zablokowywać rośnięcie wszystkich surowców, co byłoby super. A poza tym my chcemy tutaj dotrzeć do tak zwanej automatyzacji, bo tu polecaliście w komentarzach, że automatyzacja powinna sama zbierać nam surowce z określonego terenu i chciałbym to sprawdzić. Tylko żeby to zrobić, no to będziemy musieli, no właśnie, to będą tańsze rzeczy tutaj, więc na pewno będziemy chcieli iść w tę stronę. Tu mamy torches i mniej, ale drewno to łatwo zdobyć. Myślę, że jedziemy w masonry.
I gdzieś tu powinniśmy dotrzeć do automation niebawem. O właśnie. I tu jest Machinery Unlocks Flower Press. To jeszcze nie jest to, co nam chodzi. Ballistics, no jakąś balistę można tutaj odblokować. Też nie wiem, co to jest. I te łuki strzelają potrójnymi strzałami. Gdzieś tutaj odblokujemy ten Machinery. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj w okolicy będzie to, czego nam potrzeba. Oczywiście mógłbym też pójść w Magic i potem pójść też w Brilliance, więcej expa i w ogóle. Szczególnie, że expa jest tutaj ważne, żeby szybciej się rozwijać, więc jeszcze kilka musimy rzeczy tutaj podnieść i jeszcze kilka rzeczy usprawnić w swojej postaci, żeby móc tam sobie dostać się tam, gdzie chcemy w miarę sprawniej, szybko. Dobra, stal. Jak tam stal stoi? Okej, okay. Craft 2. Nie mam, kurczę, węgla. No właśnie, najgorsze jest to, że skończyło mi się miejsce w ekwipunku, co powoduje pewne problemy teraz, bo gdzie ja mam teraz, co ja mam wyrzucić, bo mogę tylko i wyłącznie, zobaczcie, niszczyć przedmioty, nie mogę ich wyrzucić z ekwipunku, więc wydaje mi się, że wyrzucę piasek. Tak, już to trzeba przetrzymać, żeby to wszystko usunąć. Musiałem się pozbyć piasku, żeby zacząć zbierać, kurczę, węgiel, tak? Tu też jeszcze, o, kolejna ryba tutaj jest. Tak, więc węgiel nam jest potrzebny, żeby w ogóle móc zrobić stal, tak? A bez stali, no to nie ruszymy. Dobra, czyli co? Mamy już, fajne jest napisane, że mamy owned two, więc chcemy stworzyć jeszcze dwie sztuki, jak najbardziej. I chcemy dalej tworzyć oczywiście złoto, no i oczywiście też chcemy dalej tworzyć węgiel. Tak, w sumie to zapomniałem jeszcze o tej jednej konkretnej, ważnej rzeczy, czyli o tym, że przecież muszę tutaj też te... Ło, leci na mnie skurczybyk. Że muszę jeszcze, moi drodzy, przecież, kurczę, odblokować tę skrzynkę. Zapomniałem o niej zupełnie, tak się zająłem zbieraniem tych wszystkich surowców, ale tak to jest właśnie w Forger, w Siloso Combine, że cały czas będziemy starali się coś tutaj zbierać nowego, często zapominając... A nie, to jest to, okej. Okay. Często zapominając o innych ważnych rzeczach, tak? Więc okej, okay, to tu wybudujemy sobie jeszcze... Może tak? Tak jak mówię, że warto to budować, tylko to dużo niestety, ale drewna kosztuje. Trzeba budować je, no dobra, teraz muszę jeszcze zrobić te warto też jest umieszczać mimo wszystko te, tak jak mówiłem, przedmioty i struktury w sumie na drewnie, tak? Na drewnianych mostach. No dobra, kluczyk kosztuje nas 4,2, więc okej, okay, kluczyk już zaczyna się tworzyć. Może jeszcze mamy trochę gotówki, żeby zacząć eksplorować, ale tak jak mówię, nie lubię to robić w nocy, ponieważ w nocy nie widać co tam się pojawia, więc po prostu lubię robić eksplory rano, kiedy wszystko wszędzie widać. A te małe takie latające tutaj szmergle, te świetliki, można łapać w słoik. Tak jak powiedzieliście, ten słoik, mam nadzieję, wcześniej. Więc właśnie w słoik można je łapać. Tylko na razie słoików nie mam, no bo mimo wszystko, żeby mieć słoiki, to trzeba mieć dużo tego, no, piasku, który przed chwilą usunąłem, bo nie mam miejsca na ten piasek. Na razie staram się stworzyć vault, czyli skarbiec. Aha, problem jest kolejny. Nie mam miejsca na to, żeby wziąć klucz. Na początku chyba rzeczywiście powstanie skarbiec, zanim zdążę zrobić sobie miejsce na ten klucz. No dobrze, czy mamy chyba odpowiednie rzeczy, żeby zbudować w końcu ten skarbiec? Też coś leci? Piasek leci, dobra. Więc, moi drodzy, zbudujmy. Volt musi być w economic. Tak, dobrze, że... O, tańsze są te... Czyli, okej, okay, bo widziałem też w komentarzach, w update'ach, że niektóre budynki potaniały i faktycznie volt jest jednym z nich. Skarbiec teraz kosztuje 3 stali, a nie 5. Do tej pory kosztował 5. A może jeden z moich upgrade'ów to też zmienił? Ciężko powiedzieć. Dobra, ale tak, skarbiec. Staramy się to układać inteligentnie, czyli nie już tak mega super obok. Postawimy sobie go tutaj, powiedzmy. No i teraz, moi drodzy, świetnie, ponieważ volt można trzymać różne rzeczy. Na przykład można trzymać cokolwiek chcemy i one tam będą się powoli zbierały. Czyli na przykład będziemy chcieli trzymać na przykład jajka, wszystkie jajka, na przykład wszystkie te ładne elementy, które są bardzo unikalne, czyli jakieś tam klejnoty czy coś w tym stylu. Możemy też kupę trzymać, tak? Nieważne co to będziemy wrzucać, one będą się po prostu tutaj zbierać, tak? Może być nawet i piasek, niech zostanie. Więc jakkolwiek będziemy zbierać jajka, to tu będą lądować. Nawet mamy małe ikonki, które oznaczają właśnie, co my tutaj trzymamy. Więc już jest pięknie, już mogliśmy, mamy więcej miejsca. Czyli to jest takie, mamy powiększanie ekwipunku, robiąc coraz lepsze backpacki. I mamy też możliwość powiększania ekwipunku, tworząc po prostu skarbce, tak? My energy is low. Już nie jesteś low. Trzeba też gdzieś po drodze wynaleźć coś do jedzenia. Wtedy będziemy mogli sobie przerabiać, na przykład gotować mięso. Piec mięso w sumie. Co da nam... Dwie sztuki mięsa to jest cały pasek, tak? Więc to naprawdę się przyda. O, i proszę bardzo. Have one of each gem in your inventory.
I nagrodą jest, widzieliście, nagrodą jest ciuszek. Znaczy, za te fitsy całe, tak to się nazywa, fits, dostajemy po prostu nowe ciuszki, ale żeby się przebierać w te nowe ciuszki, no to musimy odkryć odpowiednią lokację. O! Nerdy glasses, nie miałem tego wcześniej. Exp gained, increased, więcej expa. No nie no. To już wiemy, że na pewno będziemy w nich chodzić. Więcej expa zawsze na propsie. Bardzo to potrzebne jest w każdym razie. No to exp tutaj jest kluczowy. Szczególnie, że zaraz moim kolejnym upgrade'em, skill pointem, będzie znowu, znaczy skillem, tak? Będzie znowu, cześć krowa, właśnie nie można ich dojść, nie wiem co trzeba zrobić, by dojść krowę. Że moim kolejnym skill pointem właśnie będzie, skillem będzie więcej expa. Oj, nie chciałem cię zabijać, kurczak, sorry, kurczak. Kurczak, żyj. Tworzymy też kolejne monety, jak widzicie, znowu zapodałem dużo rzeczy do tworzenia i właśnie możemy kupić chyba kolejne miejsce, powinienem zjeść. No to już jemy. O, i kolejny poziom, proszę bardzo, wbił. Bardzo dobrze. Właśnie, gdybyśmy odblokowali też fairies, to one, gdybyśmy je łapali, te małe wróżki, one by też nam regenerowały i zmęczenie, i zdrowie. Także no te wróżki też są istotne. Także dużo rzeczy tutaj warto byłoby poznawać i odkrywać w odpowiednim, jak najszybciej, tak? Więc wydaje mi się, że na razie nie musimy odkrywać tego, bo to jest, to jeszcze chwila. Powinniśmy pójść właśnie w brilliance i w magic. Tak mi się wydaje, jak również powinniśmy pójść w farming, żeby mieć windmills, to też ważne jest, żeby mieć te windmills, ale jeszcze potrzebujemy odblokować leather, żeby móc zrobić lepszy plecak, także, no właśnie, to wszystko ma tutaj znaczenie. Chyba zacznijmy od tego, żeby zdobyć więcej expa, bo to tak logicznie mi się wydaje najbardziej opłacalne. Możemy tutaj zrobić na przykład, tworzyć miecze i nasz unik się zwiększa, tak samo jak jeszcze mamy alchemię, czyli możemy jakieś tam wywary robić, tak? Ja w ogóle nie szedłem w chemię, oczy jednak nachodzą na siebie cały czas. Nie szedłem w chemię w tej grze za bardzo. W chemię? W alchemię, w sensie. Bardziej skupiałem się na innych drzewkach. Właśnie na drzewku czerwonym i na drzewku związanym z farmieniem, tak? No dobra, ale mieliśmy kupić ten, bo tak, wiecie, ja tutaj, to, że cały czas rzucam się na te surowce, no to już po prostu jest mój problem ogólnie życiowy. Że ja rzucam się przede wszystkim zawsze na surowce. Sorry, krowa. Dawaj skórę. Dobra, pięknie. Okej. Jedziemy. Kupujemy, bo znowu zapomnę. Gdzie mamy kolejne miejsca do kupowania? Co, ja nie mam kasy? Ja się rozpędziłem, że mogę coś kupić, a ja nawet nie mogę kupić, bo nie mam pieniędzy. Następny to 270 i 280 wymaga. To w sumie za chwilę, czyli już. Ale dobrze, dobrze. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. 200, tutaj kupujemy. O! Okej, mamy coś nowego. Idziemy zobaczyć, co to. Cześć, cześć, kurczak. Dobra, co my tu mamy? Foraging obelisk. Będę miał więcej... Tak, to jest czasowy buff. Mogę tylko jeden aktywować w jednym momencie. Będę dostawał dodatkowe expy za zbieranie. To jest świetne, jak mamy farmy. Bo wtedy, na przykład tutaj, możemy zrobić dużo miejsca na farmy. I tutaj dostajemy expa za zbieranie wszystkich rzeczy typu ziółka, jedzenie. Mam wrażenie, że coś jest gorzej z trafianiem po tym update'cie. Dobra, masz tutaj, dawaj jajko. O, tutaj jest w ogóle dużo tych kur. Dużo kurczaków, dużo jajek będzie. To też trzeba zbierać. Zobaczycie, mam nadzieję, może nawet i w dzisiejszym odcinku, co oznacza i dlaczego ja to muszę zbierać. Ale tak jak mówię, no nie chcę za bardzo iść z tą serią i odkrywać za dużo tutaj, no bo potem będzie mi się ciężko motywować, żeby wracać do gry i już po wyjściu jakiejś wersji na przykład steamowej. O, czy ja w ogóle nie mam drewna? O, sorry kurczak. Chciałem drewno zebrać, a to zbieram oczywiście kamień. O, proszę bardzo. Mam 100 tych żelków w inwentarzu, czy w ekwipunku i dostałem za to achievement. Ło, ile tutaj tych dingsów lata. Kurczę, no widzicie co, no, chciałbym to automatyzację szybko odkryć, ale z drugiej strony chyba wolałbym wam pokazać, jak wygląda farmienie. Zbudować też windmill, jak tylko się da, czyli tartak. Tfu, jaki tartak, Staszek. Windmill to jest, kurczę... Młyn chcę zbudować, młyn będzie istotny, tak? Też możemy w taki sposób też zbierać węgiel, jak jeszcze nie zauważyliście, w jakiś sposób. Więc mogę oczywiście poświęcać drewno, albo po prostu te kamyczki z tą. Kamyczki jeszcze odkrywać z węglem po prostu wykopywać. Ogólnie najlepiej teraz by było zebrać 800 zł. Tylko to jest trudne, na początku gry szczególnie, tak? Bo 800 zł to jest naprawdę dużo, ale gdy zbierzemy 800 zł, odblokujemy to miejsce, gdzie pokazywałem wam, że są te
No dobra, to pokazywałem dla tych, którzy chcieli zobaczyć ten fragment spoilerowy, ale musimy odkryć jedno konkretne miejsce, jedną konkretną wyspę, gdzie będziemy mogli farmić kości. Kości nam będą potrzebne, żeby zrobić lepszy kill off, tak? Więc albo zbieramy teraz 800 zł i to robimy po prostu wielką zbiórkę, albo nie. Albo nie robimy wielkiej zbiórki i po prostu ten. I po prostu gramy dalej. Tylko właśnie, złoto. Przede wszystkim, żeby mieć dużo złota, musimy tworzyć tego złota dużo, tak? Więc to będzie istotne, żeby cały czas produkować wystarczająco dużo. Kurczak, masz tu jakieś jajko? Nie masz jajka. Złoto. Przede wszystkim nas interesuje złoto w tym przypadku. Jak najwięcej złota, ale oczywiście mamy też bonusy za zbieranie. I cały czas możemy, jak się wykończy ten buff, to możemy znowu po niego pójść i znowu będzie aktywny, więc to nie jest coś, co przepada. O! I jest poziom 12. Bardzo dobrze. Co oznacza, że będziemy chcieli odblokować w tym momencie. W tym momencie przyda nam się odblokowanie farmienia. Tak jest, żeby zobaczyć, co potrzebujemy, żeby tworzyć windmills. Okej, pięknie. Możemy tutaj iść w gotowanie. Różnych rzeczy do gotowania będziemy mogli odblokować. I agriculture, czyli zobaczcie, farmy i zwierzaki dają więcej tych surowców. I do tego jeszcze możemy odblokować sprinklers. Sprinklers, czyli podlewaczki. Ale zauważyłem, że podlewaczki nie są aż tak potrzebne, jeżeli ma się odpowiednią... łopatę rozwiniętą. Tak, bo łopaty też mają swoje poziomy rozwoju. A tu możemy zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby stworzyć łopatę. Mamy wszystko na łopatę, więc tworzymy sobie bardzo podstawową łopatę. Zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście bez zbudowanego windmilla nic nie zrobimy, a potrzebujemy do tego 22... O, czyli znowu obniżyli. 40 drewna, 22... I mamy wszystko prawie, zobaczcie. Ej, jest pięknie. Czyli musimy zrobić jeszcze dużo cegieł. No właśnie, zapomniałem o cegłach. Także 36 cegieł będzie się zaraz robiło. Pięknie. To też oznacza, że trzeba całe drewno też poświęcić, żeby tutaj zbudować. No właśnie, drewno. Czyli no, muszę teraz tego drewna pozbierać trochę. I proszę bardzo, oto i łopata. Najbardziej podstawowa łopata. Mogę wykopywać... Dig up dirt to plant crops or to find items. Tak, czyli teraz możemy też w ten sposób znajdować różne przedmioty, wykopując ich po prostu z ziemi. Ale oczywiście będziemy chcieli dążyć do tego, żeby mieć też jeszcze lepszą łopatę niż ta, która jest teraz obecna. A gdybyśmy zbudowali sobie jeszcze ten vault, byłoby jeszcze piękniej. Przede wszystkim zwykle jemy jagódki, no bo one są po prostu... Najłatwiej je zdobyć, tak? Nie trzeba się bawić też w żadne jakieś skomplikowane zabawy. Co tu jest? Wyleciał tutaj... Nie mam miejsca na niebie? Na niego? Mam. Kurczę, co to ma być? Wylecimy. Oj, kupę robi, proszę bardzo. A widzicie, kupa od razu leci na miejsce, tak? Czyli cokolwiek znajdziemy, to leci tam, gdzie powinno być, do naszego skarbca. Dobra, tutaj nie ma nic ważnego. Spróbujmy zrobić jeszcze jeden vault. Czyli potrzebujemy mieć 3 stali, tak? Więc jeszcze jedna, niech się stal zrobi przy okazji. Robimy dalej oczywiście kasę, a róbmy ją maksymalnie, jak się da. Na maksa jedziemy, tworzymy pieniądze. No i też ważne byłoby, żeby mieć tego handlarza, bo handlarz pozwala nam właśnie, kurczę, kupować rzeczy, ale też sprzedawać rzeczy za pieniądze, czyli na przykład możemy pozbyć się rzeczy, które mamy za dużo, nawet i głupich glutków. No, wydaje mi się, że na glutach najlepiej zarabiać, ponieważ mamy ich mega dużo, tych glutów, za zabójstwa, a każdy glut kosztuje 2 złota, także to jest całkiem dobry deal, tak? Szczególnie, że tych glutów naprawdę w tym świecie jest, o, zatrzęsienie. Znaczy wiecie co, jest też szansa, bo wiecie, to że ja zainstalowałem sobie 8.1 wersję, to oznaczało po prostu, że musiałem ściągnąć nową wersję. Save'y są przerzucane. Znaczy, mam nadzieję, że save'y, które mam teraz, będą działały na wersji Steamowej, bo będzie to ten sam katalog. Katalog, ojej, przepraszam, kurczak, nie chciałem. Bo katalog jest wspólny, znaczy on i tak leży, prawda, na dysku głównym, tak, na dysku waszym... C tak zwanym, gdzie macie, znaczy na dysku, na którym macie zainstalowanego Windowsa po prostu, tak? Jeżeli macie Windowsa oczywiście. Także tak to wygląda, więc mam nadzieję, że to będzie też oznaczało, że save'y będą przechodzić, więc teoretycznie moglibyśmy grać dalej, ale co jeśli się okaże, że jednak wersja Steamowa będzie miała swoje własne save'y i przeniesienie ich nie będzie takie proste. Ale liczę na to, że jednak twórca to przygotował w taki sposób, żeby nie zawsze trzeba było zaczynać od samego początku. I zobaczcie, pojawił się nowy stwór. Jest taki byczek, bym powiedział. Może nas rzuca. To jest pierwszy chyba agresywny stwór, który się tutaj potrafi respić i pojawiać nam tutaj na twarzy. Czy ja w ogóle otworzyłem w końcu? Otworzyłem, dobra, okej. Musiałem sobie przypomnieć, czy ja otworzyłem w ogóle
Te skrzynie co tu były, ale otworzyłem ją jak najbardziej. Dobra, czyli co? Zbieram oczywiście wszystkie rzeczy. Przede wszystkim staram się zawsze, jak widzę gdzieś fiber, to go zbierać, czyli przede wszystkim o bawełnę. Tutaj jest zagubiony mały kurczaczek, który wypluje jajko. Dlaczego ja te jajka generuję? No mówię, za chwilę wam pokażę. No chciałbym zebrać 800 zł, żeby odpalić, żeby przede wszystkim iść w rozwój. No ale chyba wydaje mi się, że to już jest moment, kiedy możemy zrobić windmill, tak. Patrzcie, jak on jest wielki. Musimy windmilla postawić w jakimś logicznym miejscu. Możemy windmilla postawić tutaj nawet, bo wydaje mi się, że tam będziemy chcieli i tak robić farmy w tamtym miejscu. Także to byłoby niegłupie, żeby windmill tam stał, czyli oczywiście młyn. Gdzie ty blucie? Dostał w łeb. Chyba dostał w łeb. Mam nadzieję. Krowa, dajesz. Dobra, mamy level up. Dobra, muszę tam też pamiętać. Poczyśćmy tu trochę. Myślę, że postawimy sobie gdzieś tu obok. Zrobimy tutaj małą czystkę. O. I tutaj sobie postawimy windmill. Tak jest. Kurczę. Stoję w taki sposób, że przeszkadzam w budowaniu sam sobie. Farming, windmill i jest. Możemy też postawić brazier, zobaczyć jak to działa, czyli ogólnie będzie tutaj dużo światła. Możemy go postawić przed wejściem, o. I w tym momencie będzie, to będzie, w nocy będzie tutaj o wiele jaśniej. Choć i tak mamy latareczkę, która z nami biega, więc ona i tak nam pomoże ogarnąć życiowo się ze światłem, także luz. No i teraz tak, windmill mogę używać, żeby, zobaczcie, sobie tutaj robić nasionka, więc przede wszystkim cotton seeds, zróbmy ich sobie tak, powiedzmy, z 9. Niech będzie. One się to i tak wszystko się potem opłaci na dłuższą metę. Będziemy chcieli tworzyć właśnie leather. A no właśnie. Czy to jest dobry moment, żeby teraz wynaleźć skórę? Żeby zrobić skórę, żeby mieć skórę? Może to jest dobry moment. A chcielibyśmy też te fairies odblokować prędzej czy później. Agriculture... Może być w sumie. Dobra, ale carpentry co daje nam? Mniej drewna, okej. Okay. Wydaje mi się, że pójdziemy jednak w sewing. Możemy też odblokować oczywiście tradera tam na górze. Dobra, okej, okay, super. Mamy też smelting, czyli zobaczcie, wszystkie dwa podstawowe piece i kowadła, czyli kuźnie ogólnie, pracują szybciej. To też jest niegłupie. Mamy też textiles, czyli mogę odblokować buty i rękawice. Nie odblokowałem tego jeszcze nigdy, nie mam pojęcia co to robi, więc dla mnie to jest coś nowego, ale to markety są bardzo ważne. Myślę, że to jest też kolejny nasz cel, żeby odblokować sklep. Kupców, no, trader? Tak. O dobra, włączymy sobie jeszcze raz tego buffa, bo będziemy tego, widzicie, że zabieram, dostaję 2 expy, albo 4 expy, zależnie co zbiorę. Czyli po prostu dwa razy więcej, tak? Jesteś zmęczony, ja cię rozumiem. Zjedz sobie trochę owoców, proszę bardzo. I cały czas trzeba dbać o to, żeby on jadł. A to będą nam wylatywać co jakiś czas, zobaczycie, o. Proszę bardzo. I będziemy mogli teraz sobie tutaj gdzieś zasiać. Dlatego wziąłem ich 9, no bo wiecie, 9 na 9, 3 na 3. On mnie trafił, mały dziad. Tylko zanim jeszcze zacznę produkować farmy, znaczy zbuduję farmę, oczywiście potrzebuję... Czy jestem w stanie, dawaj jajko, czy jestem w stanie już zbudować kolejny vault? Wydaje mi się, że chyba tak. To było economic vault. Dobra, to jeszcze jeden sobie stawiamy tutaj. Magazyn? Magazyny w ogóle mogłyby być gdzieś... Najlepsze jest to, że one powinny być gdzieś w cholerę daleko. No bo one i tak same z siebie działają, tak? Więc gdzieś na obrzeżu powinny być stawiane, ale... Naprawdę, to nie jest jakiś wielki problem. Więc tam możemy na przykład wrzucić skóry. Tam możemy wrzucić emerald. To nie ma chyba jakiegoś znaczenia, co ja tutaj wrzucam i jak. Wrzucimy też kwiatki. Może też ryby. Mogą być też cytrusy i może być zboże. Tak? Bo takie rzeczy na przykład zazwyczaj wrzucam takie rzeczy, które chcę zachować, żebym miał ich przynajmniej 50 sztuk. Dlaczego chcę zbierać 50 sztuk? Mam nadzieję, że już niebawem wam pokażę dlaczego i to będzie jeszcze w tym materiale. Ale do tego muszę odkryć odpowiednią lokalizację, więc zastanawiam się cały czas też, czy po prostu jej nie odkryć, żebyście zobaczyli o co mi chodzi i o czym ja tutaj truję tyłek cały czas. A to też może się robić. Aha, tylko że nie mamy produkcji wungla. A tutaj chcemy... Mamy już raz leather. Tak. Co zrobić, żeby mieć medium backpack? Potrzebujemy 4 skór. A tutaj jeszcze potrzebujemy... Nie pamiętam, co to robiło, ale chyba wydaje mi się, że większą wartość znowu mają pieniądze. Więc small wallet też będziemy chcieli zrobić, jak się nam ingoty zrobią złote. A tymczasem zrobimy sobie na razie 4... Bo zobaczcie, że taki... Jeden leather wymaga od nas tego hide. Więc tych skór ze zwierzaków. Więc...
fajnie by było, żeby ubijać krowy i ubijać te byczkopodobne stwory też, jak tylko się pojawią. A dobra, jedziemy całe drewno na węgiel. Widzicie, następny jest water shovel i właśnie chcę go teraz zrobić, ponieważ water shovel od razu będzie nawadniał. Jedynie, że ma większy zasięg ta łopata, to jeszcze ma, z drugiej strony jeszcze mamy to, że ona od razu nawadnia miejsca, które, znaczy od razu te kawałki farm, tak, te pola farmerskie nawadnia od razu, nie potrzebujemy sprinklerów. Wydaje mi się też, o, możemy w ogóle robić sobie chleb, tylko nie mamy oczywiście mąki, tak. Mąkę możemy zrobić gdzie? Oczywiście, że... tutaj w młynie, więc zróbmy trochę mąki. A, no tak. Nie mamy na razie możliwości robienia mąki, bo cały czas produkujemy nasiona bawełny. No to za chwilę zobaczycie co i jak. Cały czas zbieram te, staram się zbierać to złoto, żeby mieć te 800, ale może z drugiej strony... No jak buduję tradera, to wtedy to przyspieszy. Wiecie co? Ja odblokuję wam kolejne pole. Mam nadzieję, że to jest to pole, o którym... Tak, dobra. To odblokowałem, świetnie, za chwilę się tam przejdziemy i wytłumaczę dlaczego to jest takie istotne. A my tutaj zrobimy sobie teraz, proszę bardzo, kolejny plecak, tak? Plecak też jest istotny. Czy możemy tworzyć... Dobra, dużo złota będzie. Dobrze, złoto nam jest potrzebne, żeby generować złoto. Wydaje mi się też, że stworzymy sobie jeszcze jeden forge. Mamy na to surowce, więc tutaj, proszę bardzo, jeszcze jeden forge. I tu będziemy produkować znowu złoto. Tylko nie tak, żeby było pełne. 10 mi się wydaje, o. Tak? Bo też, żeby szybciej produkować, wystarczy stworzyć więcej kuźni, na przykład zrobić ich na przykład 4 i każde dać na przykład po 5 tworzenia złota. Wtedy wiadomo, że będziemy mieli to złoto szybciej. To się jeszcze tworzy, dobra. To co, czekam aż łopata się zrobi, łopata się już właśnie zaraz zrobi, pokażę wam jak wygląda w ogóle zabawa w farmienie. Otóż to, i mamy water shovel, dig area increased, digging irritates the dirt. Czyli możemy teraz, od razu są nawodnione. To jest bardzo miłe. Tutaj mnie to cały czas denerwuje, że tutaj nie mam przejścia, więc już sobie go robię. O, takie różne przejścia lubię. Potem i tak będę cały czas, cały rządek robił tutaj przejścia drewnianego. O, super. Mamy tutaj to. Muszę tylko żelki jeszcze usunąć. Powiedzmy, że tutaj będziemy chcieli, widzicie, prawym bumperem na dole mogę zmieniać przedmioty, które mam w ręku. I proszę bardzo, w taki sposób tutaj stworzyłem sobie farmę. Oczywiście mogę dalej kopać, bo tak jak mówię właśnie, to jest najlepszy sposób na to, żeby generować piasek. Bo on po prostu wylatuje, to oczywiście też nas kosztuje trochę energii. I czasem może wylecieć jakaś kość. Bardzo mała szansa jest na to, że ta kość wyleci, więc lepiej jest odblokować to, co chcę odblokować, czyli to miejsce, gdzie będą szkielety. I te szkielety generują nam... O Jezu, zapomniałem, że to jest 36. O Jezu! Zapomniałem o jednym. Że to taka jedna paczka to chyba generuje nam 4 sztuki nasionek, a nie jedną sztukę nasionka. Tak powiedziałem, że 9 stworzę, nie? Teraz się zorientowałem, ale dobra, bo to jest w sumie całkiem niegłupie, bo teraz możemy zaspamować tutaj całe otoczenie. Proszę bardzo. Jak zbierzemy teraz tę całą bawełnę, to będziemy mieli tak dużo, że starczy nam do końca naszych dni. No może niekoniecznie do końca naszych dni, ale naprawdę będzie ich bardzo, bardzo dużo. Co nam się oczywiście opłaci. A tymczasem, proszę bardzo, jestem zmęczony, to szybko jem. Mamy też dużo miejsca w ekwipunku, więc luzik. I mamy też większy plecak, więc myślę, że miejsca już teraz nie będziemy mieli problemu z miejscem, tak? Medium backpack jest stworzony. Więc elo, możemy się skupić na tym, żeby teraz... O, pojawił się mały fairy, ale to kurczę jakoś tak... Dziwnie się pojawił, nie jestem w stanie do niego nawet dojść. Irygowane takie miejsca przyspieszają też wzrost, tak? No dobra, chcemy zrobić trochę może flour, czyli trochę, o, mąki zróbmy 5 sztuk, bo z tego zrobimy sobie chleb i będziemy mogli jeść chleb, a nie cały czas pożerać cały czas non-stop nasze kochane jagódki. I zaraz pokażę wam, o co chodzi z tym budynkiem, który odblokowałem, bo tak w sumie go olewam. Czy mamy w ogóle... Aha! Nie, no mamy drewno. Wiecie co? Mamy mało też... Zróbmy trochę tych. Oczywiście chcemy robić cały czas złoto. Tego w ogóle nie mamy. Muszę zacząć też zbierać żelazo na nowo. W ogóle też nie inwestowałem, jak widzicie, w te pułapki na ryby. Jakoś tak mało mnie porywają. Idziemy do tego nowego budynku. Bo tu się wyjaśni, dlaczego na przykład mówię o 50 sztukach jakichś surowców. Oczywiście zanim tam dojdę, muszę pozbierać niektóre elementy. Bo nie byłbym sobą. Jezus Maria, ile tu jest tych glutów. Wypadł gluty. Dobra, jest. Poziom to też jest bardzo istotne i boom, i zbieramy wszystko oczywiście. Ja mówię, że to jest raj dla zbieraczy, tak? Bo non-stop cały czas będziemy coś tu zbierać.
Dobra, bierzemy tego kwiatka. Moi drodzy, ten budynek jest bardzo istotny. Dlaczego? Wejdźmy do środka i sami się przekonajmy. Zaraz muszę jeszcze skill pointa zrobić. Moi drodzy, to jest miejsce, w którym możemy... To jest muzeum. Ze Stardew Valley kojarzycie na pewno muzeum. I tutaj możemy zbierać różne surowce i możemy tutaj je wrzucać jako paczki. Jeżeli zbierzemy paczkę, dostaniemy nagrodę za każdą paczkę, tak? Coś po prostu wyciągnięte ze Stardew Valley. Czyli na przykład mamy farmy, foraging. I tutaj musimy zebrać po 50 sztuk różnych rzeczy. Jak na przykład kwiatki, 50 kwiatków, 50 cytrusów, dlatego je tam próbuję magazynować. Możemy na przykład farming, tutaj mamy co? Możemy na przykład, o, świetnie, buraki, ekstra, buraki już wrzuciłem, tak samo jak bawełna, jajka, tak, dlatego te jajka zbieram, mówiłem, że zbieram jajka, bo chcę 50 jajek tutaj przeznaczyć od razu, żeby to wszystko potem pozbierać i mieć jakieś nagrody z tego wszystkiego. Tak samo w mining możemy zebrać chociażby kamienie, możemy wrzucić, już mamy kamienie zebrane, możemy je dorzucić. Tak samo jak inne jeszcze rzeczy, które tutaj widzicie. Trapping, czyli możemy po prostu łapać tam... Łapać możemy w taki sposób tam jeszcze te ziomeczki małe, robaczki. Widzicie, to nawet 50 stali trzeba zabrać, to naprawdę dużo będzie nas kosztowało surowców, żeby to wszystko pozbierać. Mam nadzieję, że nagrody będą jakieś, chociaż szkoda, że nagroda jest dopiero jak wypełnimy wszystko, bo no nawet nie mamy szans wszystkiego na razie uzupełnić, dopóki nie odkryjemy całej planszy, więc to jest taka nagroda na endgame, bardziej niż na early game. Nie będziemy mieli z tego za bardzo zysków teraz, ale to też jest dobry motyw, jeżeli mamy zapchaną paczkę, zapchany ekwipunek, to po prostu zamiast wyrzucać czy niszczyć rzeczy, czy zamiast nawet sprzedawać, możemy po prostu je wrzucić tutaj, do muzeum, tak? Bo w muzeum wszystko tutaj ładnie się zbiera i kolekcjonuje. Tymczasem ja jeszcze muszę zrobić upgrade, to tak, widzę, ale też postawię... Nie mam drewna! Dobra, okej, okay. Nie wiedziałem, że drewno u mnie jest na wykończeniu, faktycznie 4 sztuki. Dobra, level up. Czy chcemy teraz już tradera? Myślę, że chcemy tradera. Miałem w automatyzacji pójść, a robię wszystko inne. No ale, dobra. Przyda nam się na pewno kupiec, handlarz, czy jak on tam się nazywa. O, i teraz tak, co on tutaj ma? Commerce, czyli że wszystkie rzeczy, które będę wyrzucał z ekwipunku, od razu są sprzedawane. To jest bardzo przydatna rzecz, żeby nie klikać ciągle tutaj. I mamy też, że rzeczy, które sami kraftujemy, są o wiele więcej warte, tak? Także takie rzeczy nam się odblokowały, przygotowały. No dobra, no i zobaczcie, co tam się zrobiło. Mamy już tego, może pójdźmy po to. Nie chciałem cię bić. Mały głupku, patrzcie, ile tego tu wyrosło. I teraz to wszystko możemy pozbierać. Nawet nas nie boli to, że oczywiście z czasem, jeżeli nie posadzimy nic na tych polach, to one po prostu znikną. Co nas wcale nie boli, bo znowu będziemy wykopać, no możemy zebrać w ten sposób piasek, więc wszystko jak najbardziej działa. No i zobaczcie, ile tego mamy. I taka jedna zabawa, mega szybka zabawa w farmienie. Niestety musiałem jednego kurczaka zabić, bo mi przeszkadzał. I już powoduje, że mamy naprawdę bardzo dużo tego fiberu. I od razu możemy nawet za pamięci, powinienem zjeść. O, już jemy. Możemy od razu pójść i tutaj zobaczcie od razu ten... Fiber tutaj wrzucić. Mamy ich 123. Proszę bardzo. I już completed, nie? Także to jest spoko opcja, tak? Wypełniamy i tak będziemy mieli nadmiar tych wszystkich surowców prędzej czy później, więc rozumiecie. A tam widziałem też, że chyba nam się zrobił... Chodź mały. Da się złapać. O właśnie, 14 expo z takiego małego drania, więc to nie jest mało. Więc w sumie jakby odblokować te fairies na samym początku, to też one będą się losowo generować z czasem. I też możemy za to zarabiać expy, tak? Więc wszystko daje nam expy w mniejszym czy w większym stopniu. Tak? Dobra, to co? To myślę, że teraz jest moment, kiedy muszę tutaj właśnie powrzucać. Dobra, jedziemy ze złotem, jedziemy z żelazem i jedziemy też chyba trochę z węglem. Jakoś tak delikatnie, żeby zostawić sobie trochę tego węgla ze sobą jednak mimo wszystko. Dobra. No i tak, czyli możemy znowu coś posadzić. O, mamy flower. Świetnie. Czy my to w ogóle możemy na przykład zrobić wielką farmę potem... Pepper seeds, ale nie, to nie mamy teraz. Pumpkin seeds jeszcze nie odkryliśmy. Może zróbmy sobie trochę tego. Tak z 5 powiedzmy. Bo wtedy będziemy mogli znowu zrobić wielką farmę zboża. Znowu go tam zaliczyć, gdzie trzeba, także... A poza tym, właśnie, ja zrobiłem jeden błąd i pewnie może krzyczeliście nawet do ekranu, bo teraz dopiero zauważyłem, że zanim robi wielki harvest, czyli wielką zbiórkę, powinienem odpalić to. W sumie zawsze to może być odpalone, tak? Bo wtedy miałbym więcej expa za to. Zdecydowanie więcej expa i dzięki temu to jest też fajny sposób na to, żeby zarabiać dużo punktów doświadczenia, tak? Właśnie w ten sposób, że dużo farmimy, jeszcze włączamy tam odpowiedni obelisk do farmienia. To wszystko ładnie się wtedy... ładną synergię robi.
No dobra, ale pewnie też jesteście ciekawi, jak się robi ten cały chleb na przykład, tak? Bo jeszcze chleba nie robiliśmy, więc idziemy sobie tutaj, jeszcze możemy zrobić szkło oczywiście, żeby zrobić sobie słoiczki. Mamy chleb, no i możemy użyć pięciu tego... Tych pięć mąk, które zrobiliśmy w młynie, możemy teraz sponiewierać. I możemy zamienić teraz na chleb. Nie wiem, ile mam jajek, mam 45. Widzicie, jak będę miał 50, będę mógł wtedy pójść po te jajka z naszego skarbca, wziąć je wszystkie i zamienić je na nagrodę. Znaczy, nie no, zebrać je po prostu, tak? 50 jajek, wiadomo. Złota też tam zacząłem też wytwarzać, zaraz będziemy mieli 15 poziom. Bardzo dobrze i zrobimy no, kolejnego killa, może być skilla, będziemy szli w kierunku tej cały czas tej automatyzacji może. Dobra, i level 15 nam wbił. Jedziemy z tym koksem. No tak, Fairies. Fairies mi się wydaje, że to jest ten moment, zanim pójdziemy właśnie mocno w tę automatyzację. No tutaj cały czas coś można chcieć zrobić wcześniej, tak? Czy Agriculture też byłoby niegłupie? Optics, Banking. No dobra, idziemy, żeby mieć w końcu te małe latające Fairies. A nam już też spamować. Spawnować w sumie, nie spamować. Spawnować będą podczas gdzieś tam gry. W którymś momencie też można by przyspieszyć cały ten proces. To wszystko, to czerwone drzewko dla mnie jest bardzo takie bliskie memu ciału. Bliskie memu, mym potrzebom. A powoli będziemy tworzyć te elementy tutaj też, te surowce, no bo wiadomo, że... Dawaj jajko. Że nie chcemy tego fibera całkowicie się pozbyć. On może nam się przydać prędzej czy później, żeby tworzyć kolejne jakieś rzeczy z nich. Z niego w sumie. Dobra, wiadomo, że też musimy zebrać 50 ryb, więc powinien mieć więcej pułapek i tak dalej, może zjemy znowu te. Powinien jeść różne dziwne rzeczy też, buraki. O, mamy też chleb, widzicie? A teraz 24 energii, jeden chleb i serduszko regeneruje, więc spoko. Brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Ustawiania sobie surowców tam, gdzie chcę. Sortowania surowców też mi brakuje. Powinno coś takiego być, żeby te rzeczy faktycznie tutaj działały, tak? Dobra, poczekajcie, bo mamy dużo miejsca na to, żeby zrobić sobie wielką farmę. Tym razem wielką farmę zboża. O, jest typo, który da nam dużo skór. Dawaj skóry. O, ale jeszcze mnie dziabnął skubaniec. Dawaj jajko. Dobra, mamy zaraz 50 jajek, też będzie można je zmagazynować, ale to mówię, to nie jest jakiś priorytet, tak? No bo nie mamy z tego bezpośrednich korzyści. Co w sumie szkoda. Fajnie byłoby, żeby mieć jakieś małe korzyści za to, że dajemy tam te rzeczy. Uważaj tutaj. Mamy 50 jajek, bardzo dobrze. Tutaj będziemy chcieli przede wszystkim zrobić farmy. Dziab. Dziab. O, tutaj wyskakują kolejne, bo tam zleciłem oczywiście kolejne rzeczy, żeby się robiły. Piasek bardzo nam się przyda, żeby robić szkło. O, proszę bardzo, tego mnóstwo to nam będzie potrzebne. Inaczej. Nie jest to wielki wymóg. Mogę też trzymać w ogóle przycisk. Sam będzie tutaj sadził. Nie ma wielkiego problemu, jak nawet będziemy to krzywo robić, no bo tutaj nie ma co tu się jakoś bawić w równe grządki. One tak zbyt szybko znikają, one nie są stałe. Może w przyszłości są jakieś elementy, są jakieś możliwości tworzenia na stałe grządek. Nie wiem, bo aż tak dobrze tej gry jeszcze nie znam. A nie wiem, też pamiętać, że to jest beta, tak? Tu wszystko jeszcze może się zmienić. Także... Też tak można porównać nawet na trailerach starych tej gry, czy na... Na gifach widziałem dużą różnicę w porównaniu z tym, co jest teraz, jeśli porównamy z tym, co było kiedyś. Także o. Dobra, niech tu się wszystko produkuje. Jak tam zobaczymy, ile uda nam się expa zebrać, zdobyć za tamto farmienie. Farmienie jest właśnie dobre, jeżeli chcemy nabijać szybko expa. No, trzeba poświęcić czasem mu czas, to jest trochę żmudna robota. Ale przynosi ona benefity. O, na przykład chlebek daje nam więcej, widzicie, jedzenia. Więcej głodu nam uzupełnia. I tak będę chciał dopychać się jakimiś warzywami. Zdrowo się odżywiam. Jem chleb z rzodkiewką, czy tam z burakiem. O, tu się gdzieś zaczepiłem. Ej, no, nie róbcie mi tego, no. Głupio by było, gdyby moja postać gdzieś się zaczepiła i nie mogła wyjść, nie? Dobra, zobaczcie. Tu wszystko już jest gotowe. Mamy jeszcze bonusy za to, więc myślę, że będziemy teraz zbierać naprawdę dużo... Oj, chyba zabiłem kurczaczka. Przez przypadek znowu, gdzieś się tam schował. Więc zobaczmy, moi drodzy, ile zdobędziemy expa. Mamy 152, tak? No to jedziemy. 4 expa za każdą sztukę, więc to jest naprawdę niezłe farmienie. Uważaj, kurczak, bo cię sponiewieram, jak nie będziesz uważał. Także właśnie z tym boostem. A wyobraźcie sobie teraz, że mieć tutaj jeszcze ten gathering, tak? Czyli jeszcze więcej surowców wypada z takich miejsc. No to już w ogóle byłoby mega, tak? Mielibyśmy naprawdę mnóstwo surowców, mnóstwo expa.
Także już teraz nie ma problemów, tak? Już od kiedy mamy... Dlatego windmill jest bardzo ważny. Już teraz nie będziemy mieli w ogóle problemów. Zobaczcie, ile expa zebraliśmy. Mnóstwo. Ze 150 wyszło. Dlatego tutaj nie ma już problemów, jak się ma farmy, to już nie ma problemu z tymi surowcami wszystkimi, bo naprawdę można ich naspamować bardzo, bardzo dużo. I oczywiście potem je znowu sadzić. Także taka zabawa. Dobrze, moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, bo i tak trwa znowu dłużej niż przewidywałem, że powinien trwać. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Przyznam wam się, że to miał być ostatni odcinek. To miał być ostatni odcinek z zabawy Foragera, dopóki nie wyjdzie nowa wersja. Pełna wersja, może tak to nazwę. Ale zobaczymy, może jeszcze jakiś odcinek się pojawi gdzieś w przyszłym tygodniu. Jeszcze nie jest zaplanowany, nie planowałem go w ogóle jeszcze, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie sprawdzać harmonogram, jak zawsze. Wtedy będziecie wiedzieć, co i jak. Ja wam dziękuję serdecznie. Jak macie jakieś wskazówki, pomysły, w którą stronę iść, w którą się rozwijać, czy jakieś skille są istotne, czy coś w tym stylu, to oczywiście dawajcie znaka w komentarzach. Serdeczne dzięki, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!